Pani profesor, to dzisiaj będzie ważny wieczór dla pani studentki. Rozmawiamy dzisiaj o Marcie, która wydała swoją pierwszą książkę, ale to chciałoby się powiedzieć, pani znają od dziecka, bo to pani była jej naukową mamą, jak to Marta mówi. Czy to faktycznie tak było i czy od razu dało się zauważyć, że jest kimś wyjątkowym? Tak, Martę poznałam na studiach, bo ona przyszła do nas na studiach i była najpierw moją studentką, potem pisała pracę licencjacką, a potem magisterską. Od początku wyróżniała się, to jest prawda, bo jest niesłychanie aktywna, jest inteligentna, błyskawicznie wszystko kojarzy i łączy. Bardzo sumienna z wykonywania różnych rzeczy i co jest ważne, ma świetny kontakt z ludźmi. Czyli przy wszelkich badaniach naukowych Marta była rewelacyjnie, bo jej wyniki były dużo lepsze niż gdziekolwiek, ponieważ potrafiła prowadzić i wywiady i umiała obliczać wszystko. Potem praca magisterska była mało tego, że pięknie napisana, to proszę sobie wyobrazić, że Marta się spodziewała dziecka. Więc w tym czasie, kiedy pisała pracę magisterską. Wcale nie było takie proste, bo jednak studentka w zaawansowanej ciąży i pięknie pisząca, mało tego, to nie było jej pierwsze, tylko trzecie dziecko, więc szapoba, nie było tam 500 plus, ani 800, ani innych. To była kobieta zawsze zadbana, muszę pani powiedzieć, co się rzadko zdarza, bo była zapracowana, nie da się ukryć. I kiedy pracę obroniłam, to zastanawialiśmy się właśnie nad doktoratem, bo na tyle potencjał jest, że można było robić. Najpierw Marta zajęła się troszkę rodziną i zobaczyła, jakie problemy ma współczesna rodzina, niekończące się, dlatego że człowiek jest niewychowalny i nam się tylko wydaje, że wszystko można ułożyć. Że się czegoś uczymy. Tak, i że możemy przepis dać na życie. Takiego przepisu nie ma. I wtedy zastanawiała się, że dobrze by było właśnie może jednak zająć się coachingiem. I tu znowu heroiczny wysiłek, bo trzeba było bardzo pogłębić znajomość języka angielskiego. Proszę pani, to patrzeć na to, to jest mało. Trzeba było zobaczyć dziewczynę wiecznie uśmiechniętą, ciężko pracującą i bardzo pilnującą języka. To były kontakty także angielskie, bo musiała zrobić uprawnienia, certyfikaty itp. I kiedy to już osiągnęła, byłyśmy zawsze w kontakcie, bo mimo tego, że skończyła studia, to jakoś tak utrzymywałyśmy ze sobą kontakt. To już kiedy obroniła i kiedy już było wiadomo, że czymś się zajmie dalej, to doszło do wniosku, że jednak ten doktorat to nie bardzo warto, bo życie jest tylko tu i teraz i trzeba z czegoś żyć. No, praca. I okazało się, że coaching to było to, ale z tego coachingu rodzinnego stosunkowo szybko przeszła do biznesowego. Dlatego, że miłość o głodzie i spacer po deszczu nigdy długo nie trwają. Więc trzeba było realnie popatrzeć na życie. I rodzina rodziną, bo rzeczywiście przychodzą sprawy rodzinne, ale także jest biznes. I na koniec doszliśmy do wniosku, że dzieci trzeba chować tak, żeby nie tylko je dobrze wychować, żeby nie tylko kultura bycia, żeby nie tylko wiedza, ale umiejętności zdobywania pieniędzy i radzenia sobie w życiu, jeżeli się nie chce brać 500+. Czyli generalnie jest osobą, która kompleksowo myśli o życiu i kompleksowo sobie z tym życiem radzi, jak widzę. Ona sobie nie tylko świetnie z życiem radzi, ale ona ma taką wyobraźnię przestrzenną, powiem szczerze mówiąc językiem architektów, bo potrafi przewidzieć pewne rzeczy i ułożyć sobie. Jak pisała książkę i pokazywała notatki, przychodziła, konsultowałyśmy się, to zwróciłam uwagę na obrazeczki, które robiła, ponieważ ona rozmowę z klientem, przygotowanie do tej rozmowy traktowała jak nakrywanie stołu. I to było dla mnie niesłychanie ciekawe, interesujące, prawda? Jak potrafiła narysować, co trzeba przygotować na stół, więc nie tylko smaczną potrawę, ale ważna jest ta zastawa, nastrój i to wszystko razem. I to przekładała potem z takiego języka wyobraźni na język, no powiedziałbym, popularno-naukowy, naukowy, ale także bardzo taki bezpośredni, czyli łatwy w komunikacji. Bo to właśnie to jest chyba też takim dużym atutem tej książki, którą ja miałam już przyjemność przeczytać, że ona jest właśnie przejrzysta, że jest klarowna, że jest tak jak na tym stole wszystko pięknie ułożone. To jest jej głowa, ona ma tak poukładane. Ja mam czasem wrażenie, że
w Marty Mózgu to jest tak jak w Nowym Jorku, bo tam jest Fifth Avenue i są na prawo i na lewo i Marta ma dokładnie tak, ma swoją wyznaczoną drogę, wie do czego idzie, ale wie, że tu są boczne uliczki. Zawsze wie, jak z której wrócić na właściwe miejsce. Ja myślę, że to jest bardzo piękna puenta. Na koniec zadam jeszcze pytanie. Dla kogo jest ta książka? Dla wszystkich. Dlatego, że myśmy się do tej pory nauczyli, że język naukowy musi być niezrozumiały. Im ktoś mówi bardziej zawiło, nie wiadomo o co chodzi, to wydaje się, że jest wielki uczony. Nie. Czasy się zmieniły, nie mamy czasu na takie dywagacje. Człowiek chce zrozumieć, o co chodzi. Mało tego, w momencie, kiedy przeżywamy jakieś problemy, czy mamy jakieś kłopoty, to chcemy zrozumienia. A czytając tą książkę, każdy odnajdzie siebie, swoją sytuację, a Marta jest świetnym słuchaczem i umie ze słowem wychodzić do sytuacji. Książka jest naprawdę i dla studentów, i dla normalnych ludzi, i dla tych, którzy chcą zrobić interes swojego życia, i dla tych, którzy chcą znaleźć miłość. A to jest bardzo ważne, bo miłość jest solą życia. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, pamięta Pani ten dzień, kiedy Marta przyszła na warsztaty do Państwa, do szkoły? Tak, to był ten szczególny dzień, kiedy pani prezes Fundacji Osłoń, pani Marta Darasz, przyszła do szkoły, do mojego gabinetu z propozycją, jako rodzic jednego z uczniów naszej szkoły, zaproponować takie warsztaty dla naszej młodzieży. Było to dla mnie przejmujące, bowiem inicjatywa rodziców w dzisiejszych czasach jest dla mnie bardzo ważna. Jest rzadkością, podejrzewam. Jest rzadkością i jest niespotykana, choć nie mogę powiedzieć, rodzice w mojej szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krakowie imienia Bartłomieja Nowodworskiego, są chętni do współpracy, niemniej jednak to było wyjątkowe spotkanie. Na czym polegały te warsztaty i co one dały młodzieży? Warsztaty polegały na nauczeniu młodzieży podstawowych elementów kompetencji miękkich, kompetencji, które są niezbędne do życia. Młodzież w naszej szkole ma bardzo duże możliwości intelektualne, niemniej jednak w dzisiejszych czasach, kiedy w dobie telefonów komórkowych, tabletów i komputerów porozumiewają się przy użyciu tych urządzeń. Proces komunikacji jest procesem niezbędnym, dlatego też warsztaty, na które zapisało się 25 osób, bo taka była grupa, poznała te podstawowe elementy komunikacyjne, które pozwoliły jej rozwinąć się. Jako wicedyrektorka szkoły miałam bezpośredni nadzór nad projektem, który był realizowany, oczywiście za zgodą Rady Rodziców, wszystko było przygotowane. Niech mi pani powie, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, co on dał konkretnie dzieciakom, jak te młodzież, przepraszam, nawet nie dzieciaki, postrzegali Martę i tego typu zadania? Było to bardzo ciekawe zjawisko obserwacyjne z mojego punktu widzenia. Ja obserwowałam proces ewaluacji rozwoju młodzieży z każdych zajęć, tych teoretycznych, kiedy spędziliśmy tydzień w szkole, w czasie ferii, obserwowałam, że każdy dzień przynosi coś nowego. Uśmiech, otwartość, więcej rozmów, więcej swobody w działaniu i takiej solidarności w działaniu. A byli właśnie otwarci na takie zajęcia, czy Marta ich dopiero gdzieś tam nakłuwała i otwierała? Otwierała ich właśnie Marta. Przyglądałam się osobowościom, które zostały zakwalifikowane do projektu. Były to osoby bardzo zamknięte, bardzo skryte, bardzo, można powiedzieć, nawet wycofane. I proces pracy w projekcie, uczestnictwa w nim pięknie ich otworzył. A najpiękniejszą ewaluacją na dzień dzisiejszy jest dla mnie to, że uczestnicy tego projektu byli wówczas w pierwszej klasie. Dzisiaj są studentami pierwszego roku. Kiedy w rocznicę matury odwiedzili mnie w szkole, zapytałam wprost, jak wspominacie szkołę, pamiętając o projekcie, i powiedzieli dopiero po roku, dwóch, w trzeciej klasie przed maturą i teraz na studiach zorientowaliśmy się, jak wiele ten projekt nam dał. No dobrze, a teraz Panią zapytam. Przeczyta Pani książkę, ciekawa jest Pani. Jaką osobą dla Pani jest Marta Darasz? Jest osobą nieprawdopodobnie ciekawą, bardzo ciepłą, bardzo otwartą, empatyczną, z którą doskonale prowadzi się rozmowy. Nasze pierwsze spotkanie to było pierwsze wrażenie, wielkie wow, podanie ręki, w zasadzie od razu przejście na ty, to jest niesamowite, to jest ten ogrom energii, która emanuje od niej i to światło, które bije z jej serca. Książka dla wszystkich? Myślę, że dla większości. Trzeba poznać troszeczkę siebie, troszeczkę życia, wyciągnąć z niego wnioski, posłużyć się lekturą,
i żyć. No i trochę mieć odwagę, żeby tam zajrzeć, prawda, i poddać się tym ćwiczeniom. Uważam, że każdy z nas powinien mieć odwagę, bo kto nie ma odwagi, to niech żałuje, że jej nie ma, bo warto ją mieć. Dziękuję bardzo. To dzisiaj wyjątkowy wieczór dla Marty. To premiera jej pierwszej książki i zaprosiła swoich przyjaciół, bliskich, bliskie sobie osoby i wśród tych bliskich osób z całą pewnością jest i pan, i pana córka. Na czym wyjątkowość spotkań z Martą polega? Od samego początku, kiedy... Ja w zasadzie Martę poznałem dużo, dużo wcześniej, zanim zacząłem się z nią spotykać właśnie w takim charakterze, jak w tej chwili. Bo nasze córki chodziły razem do szkoły podstawowej. Natomiast wtedy mieliśmy kontakt tylko jako, można powiedzieć, rodzice wspólnie uczęszczających do szkoły dzieci. A od pewnego momentu te relacje się troszeczkę zacieśniły ze względu na to, że Marty partnerem jest mój serdeczny przyjaciel. I to trochę tak się zaczęło. Tak się zaczęło, że właśnie byliśmy u nich na kolacji i od słowa do słowa zacząłem z Martą się spotykać właśnie na mojej drodze rozwoju. I te spotkania dały mi bardzo, bardzo dużo. A co konkretnie? Ciężko powiedzieć, co konkretnie, ale muszę powiedzieć, że to, jakim jestem teraz człowiekiem, jaką przemianę przeszedłem i jak patrzę na świat, na wszystko to, co mnie otacza, na relacje z ludźmi, to jest ogromna zasługa pracy właśnie z Martą. Ale też Marta... Nie mówię, że Marty... Chociaż no w zasadzie można też by tak to sformułować, ale tak naprawdę tutaj nie o to chodzi, żeby komuś jakieś zasługi przypisywać, bo tu chodzi właśnie o to, żeby tą pracę robić samemu, a Marta w tym niesamowicie pomaga. Jasne, bo też jedna część tej książki poświęcona jest na komunikację, na sposób i jakość rozmowy. Myślę, że też to w pana pracy jest niezwykle przydatne. Tak, tak. To też właśnie otworzyło jakby nowe kanały, można powiedzieć, komunikacji, takiej właśnie pozawerbalnej. I tak znacznie poprawiło to również relacje właśnie u mnie w zespole. A skoro powiedział pan, że znają się państwo wcześniej i te kolacje też bywały, to jaką ona jest osobą? To jest dzisiaj wieczór szczerości. Proszę, zalety i wady. Bardzo, bardzo ciepłą, ale też bardzo, bardzo konkretną. Sprzeciwu nie znosi. No, tu bym tak nie powiedział, bo jest bardzo otwarta na sprzeciw i na dyskusję na temat tego, dlaczego ten sprzeciw jest. Ciekaw jest pan książki, którą napisała, bo ja należę ponoć do tej mniejszości, która już ją przeczytała, a państwo są jeszcze przed lekturą. I dlaczego, jeśli jest pan ciekaw? Jestem ciekaw. Podczas naszych spotkań czasem Marta wspomina, że o tym będzie w książce, o tym będzie w książce. Myślę, że może być tak, że większość tych zagadnień, które są poruszone w książce, my podczas naszych spotkań omawialiśmy i być może, że ta książka, ta pierwsza książka, bo wiem, że będą następne, będzie pewną formą takiego przypomnienia, utrwalenia sobie pewnych zagadnień, ale mam nadzieję, że też coś mnie zaskoczy. No to w takim razie tego panu życzę. Dziękuję pięknie i pięknego wieczoru dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję.
takiej konfiguracji jeszcze nie stałyśmy, że ja pytam ciebie. Nigdy. Nigdy w życiu w takiej nie stałyśmy. A znamy się, uwaga, od 1900... Tfu! Od 2007 roku. Tak? Wyobrażasz sobie? 16 lat. Ale dzisiaj będzie o też wspaniałej kobiecie, tak powiem nieskromnie, bo będzie o Marcie, która wydała swoją pierwszą książkę, ale która też, jeśli chyba nie nadużyję tego słowa, jest dla ciebie ważną osobą. Marta, prawda? Dlaczego? Bardzo ważną, bardzo bliską mojego serca, dlatego że zawsze ze mną pracuje od kilku lat i bardzo mi pomagała na wielu płaszczyznach. I uważam, że doskonale się odnajduje w tego typu obszarach. Jest wyjątkową osobą. Dobra, ale ma w sobie takie cechy, które tobie musiały przypaść do gustu. Co ma takiego, że chcesz się, nie wiem, otwierać przed nią i chcesz spędzać z nią czas? No i przede wszystkim jest mega ciepłą osobą, wyjątkową. Ma taki urok swój osobisty i takie no, przyciąganie, magnes ma w sobie. Coś takiego, że jest inspirująca. Idziesz tam i czujesz się zainspirowana do nowych działań. A Natalka, a jak myślisz o tej książce, której jeszcze nie przeczytałaś? Myślisz, że jest w niej taka wiedza, którą ty chciałabyś posiąść, czy myślisz sobie, nie, ja już wszystko wiem? Myślę sobie, że to jest podsumowanie tego, co przerabiamy przez ostatnie kilka lat. Co jest wspaniałe i wyjątkowe, więc bardzo chętnie ją będę miała. I wszyscy tutaj mówią o tym, że ona ma taką siłę, Marta, że ma w sobie siłę, która sprawia, że jakby sky is the limit. Czy ty też tak ją postrzegasz? No dokładnie, właśnie jest dla mnie taką inspiracją do działania, naprawdę takim motorem napędowym, właśnie ta siła. No i dobra, dziękuję ci bardzo. Podobno to Marta wie więcej o Państwa życiu niż Państwo o Marcie, a dzisiaj będzie odwrotnie, bo to ona dzisiaj jest gwiazdą i bohaterką. Książka już widzę jest kupiona, jeszcze z okładką. Podobno... Mamy nadzieję, że jesteśmy troszeczkę jej częścią gdzieś tam. Troszeczkę są Państwo opisani. Taką mamy nadzieję. Z Martą ile się Państwo spotykają, spotykali? Jak długo pracują Państwo z Martą i czym to się wyróżnia? I w zasadzie czym ta praca z Martą dla Państwa jest czy też była? Spotykałam się, w tym momencie się nie spotykam, natomiast myślę, że to było jakieś kilka miesięcy na pewno, nie pamiętam teraz dokładnie ile to było. Nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia z terapeutą żadnym, więc trudno mi to porównać. Myślę, że jedyne z czym to mogę porównać to z wyobrażeniami, które były kompletnie inne, to znaczy... Myślę, że poszłam trochę z czystym umysłem. Nie oczekiwałam niczego konkretnego, ale i tak myślę, że byłam bardzo zaskoczona sposobem pracy, techniką pracy, jeśli to tak można nazwać. Zaskoczyło mnie to bardzo, ale bardzo pozytywnie. Czego się pani spodziewała, a co pani zastała? Myślałam, że może bardziej po stronie Marty będą odpowiedzi na moje pytania. A one były po mojej stronie. Marta była tylko takim przewodnikiem i uczestnikiem tych spotkań, których gdzieś tam prowadził, pokazywał sposób, gdzie można pójść i jak zajrzeć w siebie inaczej, w zupełnie inny sposób, nietypowy, takiego, którego się nie spodziewałam, bardzo prosty, ale z drugiej strony trudny. Także pozwoliła mi odkryć kompletnie nowe aspekty siebie i sposobu spojrzenia na siebie. Także to naprawdę było bardzo fajne i do dzisiaj jest, bo do dzisiaj to jest ze mną. Te metody, sposoby pracy. No właśnie, bo to jest ciekawe, zostały. Czyli to zostaje. Zostaje, zostały również polecone przez niej książki, które zostały we mnie, które ja znowu polecałam komuś, dla kogo były ważne. Także te spotkania, pomimo tego, że w tym momencie ich nie kontynuujemy, cały czas jakieś tam owoce przynoszą. No i sam fakt, że Państwo tu dzisiaj są, też świadczy o tym, że nie jest dla Państwa osobą obojętną. Czy tak faktycznie jest? Zdecydowanie. Marta, ja mam takie ambiwalentne trochę wrażenia, bo Marta jest osobą niesamowicie energiczną. To z jednej strony, natomiast w trakcie spotkań i sesji dużo spokoju wprowadza i jest taką przystanią i ostoją, myślę. I bardzo fajnie się z nią pracuje. To tak jak Agata powiedziała, ja również nie miałem żadnych wyobrażeń ani oczekiwań, ale Marta stworzyła takie fajne środowisko i fajną platformę do rozmowy, do zagłębienia się w siebie, do dialogu. Bardzo trafnie oceniając wiele rzeczy,
bardzo pomagając wiele rzeczy wydobyć też samemu. I to jest chyba cecha dobrego terapeuty, że faktycznie pozwala odkryć i znaleźć te odpowiedzi wewnątrz siebie, że niczego nie narzuca, a pomaga dotrzeć do tego swojego ja gdzieś wewnątrz i dojrzeć. I myślę, że też w tym nam bardzo pomogła. Marta powiedziała, że ta okładka jest specjalnie, że ta książka ma specjalnie okładkę, każda tę folię, dlatego że już pierwszy kontakt z tą książką jest wyjątkowy. Zastanawiam się, czy możemy teraz tutaj przy nas zedrzeć tę okładkę i zastanawiam się brutalnie i zobaczymy, czy coś państwo. Kiedryński kiedyś zrywał z płyty kompaktowej. Tak. Czy to państwo poczują? Bo skoro powiedział pan, czy państwo to poczują, bo rzeczywiście jest bardzo ładnie wydana, folijkę ja zabiorę. No i teraz właśnie, światło i miłość drogą do komunikacji. Poczuł pan to? Tak, zdecydowanie. Od razu te uwypuklenia też pomagają to odczuć, także wszystkimi zmysłami od razu. Ja już ją przeczytałam, więc wiem, że jest bardzo przejrzystą, klarowną, pięknie podzieloną i taką wciągającą w historię. Może być uzupełnieniem, myślą państwo, tego, czego państwo dokonali we wspólnej drodze z Martą? Ja myślę, że na pewno, bo no, każda pozycja, która może coś nowego wnieść, tak przypuszczam, tak również i ta, tym bardziej, że Marta, myślę, ma ogromną wiedzę i doświadczenie i na pewno my tylko jakąś część tego poznaliśmy, tych metod, które stosuje, więc no, chętnie zobaczę, co tam jeszcze kryje w sobie ta książka. Myślę, że jest tam coś jeszcze nowego, co może nas zaskoczyć, co nam się spodoba. Super, bardzo, bardzo państwu dziękuję w takim razie. Dziękuję.